Witam widzów. Tak jak mówiłem w patchu, nie ma jest ciekawego do nagrywańska, to nagramy sobie jakieś śmieszne buildy może? Witaj w Summoner's Rift. Czemu nie mogę myszki przerzucić na drugi ekran? Ja pierdolę. Kurde, zamknę przy okazji. No, chciałem mieć ten build Cho'Gatha przetestować, ten z Hardsteelem taki, ale nie wiem, czy jest sens w tej grze. O, ta Kai'Sa ładna jest. Mamy teraz wyszły jakieś nowe. Ale mają team, zapakowali Malphite tu. Jezu, jakby chłop wziął Malphite'a na topie, ja chyba pikował późno. Byłoby GG, że tak powiem. No nie jest sama, jak to i tak chodzi. Na serio, nie może być sama. Ale chyba już, nie wiem, jakby ktoś tu był, to byśmy mogli ją zabić. Ale zapakowali T-back Riven, Graves i Irelia. Poszedłbym full AP, gdyby mnie to, że jest Ryze i Kai'Sa, jest dużo magicznych, więc chyba tu Hardsteela pójdziemy. Tylko ja już widzę, jak Irelia mi... No, robi dziurę po prostu w tym moim pancerzu Cho'Gatha, jak boczka złoży. No, mam Hail of Blaze, to mogę się z nią tradeować teoretycznie. Ciach, ciach, ciach. Do tyłu. Ciach, ciach, skaczesz, skaczesz. A, już nie ciachnę tutaj niestety. Znowu mam Hail of Blaze, no to znowu je to robię na twarzy. Ma Ignite'a, nie? Ma. Nie, no trzeba dominację pokazać na tej linii i tyle. Miliona bić i drugi poziom? No, tego nie ignite'owałem. Nie wiem, co ona robi na razie. Ja drugi poziom cały czas. Wave idzie, dobra, to poczekamy. Chodź do minionka, chodź, chodź, chodź. No tak Grace przyjdzie, to ciężko im będzie mnie zabić. Panie Bowie, katapultę zabrać, to muszę przerzucić te Q trochę. Nie za zabicia? Mogłem chyba splashować tutaj zaraz, nie? Chyba była do zabicia, teraz już nie. Jak Silence'a trafiłem. W tym już wtedy nie może Q zrzucić. Ajajaj, co ja robię? A to E maksuje wtedy, nie? Dobra, działa się. Trzeba, bo ja mam teraz far dopóki... Znaczy do teraz mam... Zabawę dopóki na botka nie złoży, taka prawda jest. Dobra, i co fando? Ten build nie jest popularny, więc może dużo ludzi na niego nie gra. Ja kiedyś, ja lubiłem zawsze Cho'Gathem grać pod ten. Tak, tak. Podoba mi się to. Ale później mam sobie Hardsteela tym butem, ale dobra, niech już będzie. Albo nie? Zróbmy tak, to mi się bardziej podoba, no. Tak, spóźniony trochę jestem, ale dobra, nic nie szkodzi. W ogóle brak TP-ka nam idzie. Z obu stron, też ciekawe. No wiecie, na długie wymiany wygrywa, nie? Ale... Też nie może stać w miejscu, jak gram Cho'Gatha, jakby mnie wlecił, bo to zawsze Q rzucam. No i to jest dobry chyba meczem dla Cho'Gatha. Nie, spróbuję pod te Max E zagrać. Zawsze lubiłem pod Max W, bo tam Silence rósł. I po prostu AP graliście wtedy. A, zamieniają się. Myślę, że raz oba te matchupy nie lubi tych matchupów, się być szczery. No dobra. Rice ma łatwiej na pewno, bo ona nie ma flesza jakby co. Powinien to strzałować, ten wave jest za daleko, żeby nastakować go.
Ile to wizję postawię? Może coś ukradnę? Mam jedzonko. No ale skacz przez ścianę. Tu jest grawer, widzimy go. Co się górnej strony trzymacie? Ale HP zostało. A ten Lee Sin zintował. Czemu on tak szybko zagrał to? Hilda nie zdążyła rzucić. Udało ci się zabić wroga. Kurde, mogłem, też mogłem lepiej, ale czemu nie się tak szybko to gra? Szóstkę wbiła, nie? Fajnie, że nie zjadłem, no to mi się też podoba. Ale miał Ignite'a, to by to bez ofiar poszło. No, no szybki hardsteel będzie. Powinno starczyć obrażeń. 800 golda potrzebuje na hardsteela. No potem dużo AP dostajecie z tego, z maski, z demonika, nie? I prokujecie ją jeszcze jako melek. Więc to jest cały ten build. Chyba Overpool dużo grał tym czogatym kiedyś, nie wiem czy dalej gra. Mi się wydaje, że on jest dobry, specyficzny team. I te max, właśnie czoga to jest tak jeden z niewielu czempionów, gdzie wszystko jest dobre do maksowania, tak nie żartuję. Bo Q jest dobre, bo ten cooldown spada i ten damage jest powalony. E to samo, a na W rośnie silence i damage. O, pewnie miałeś te miniony już. Ja miałem wave'a spuszowanego, no. Przeciwnik pokonany. Ja wiem, że Riven żyła, no ale ja w bazie byłem, no co ja na to mogę poradzić? Ale mają buildy, nie? Chyba AD postaci mają łatwiej troszkę, tak mi się wydaje. Zapakowuję miecze se... A, i co? Zamieniamy się, nie? On TP-ka, wypierdzielaj z tego mida, jest to za chłop. Zlintował topa i teraz... A, wypierdzielaj na górę, migadę. Jest, nie cierpię czegoś takiego, naprawdę nienawidzę. On się znowu zamienił i ten raz powinien na górę już iść. I can't do shit versus her. Aha. No widzisz, że on się znowu zamienił. No to dobra, no super. Jest, ja chcę tylko golda na hardsteela wyfarmić. Nie chcę się zamieniać i latać po tej mapie. Czy on zgarnął zgarnął wave'a z góry, zgarnął wave'a z mida i ucieka na górę znowu. Czemu nie mówisz, że nie możesz shit versus Irelia? To mi się wydaje, że to jest podobny matchup na serio Riven. To nie jest, aż tak się to nie różni. Sojusznik pokonany. Dwa trupy. Grawesz. Chciałbym go machnąć jakoś? Ja to rzucę, no dobra, on nie żyje tutaj zawsze. Hardsteela cofnę. Właśnie nie wiem, gdzie ta Riven poszła. Chyba jej tam nie ma. Okej, okay, szybki hardsteel, bo on tam i to giga szybki. Ja bym zaczął, ale Doran jest za dobry na tym, na Lee Sinie. Mi się wydaje, że Irelia i Riven to jest to samo jak Rarity Ryzen. Do mordy wam skakuje. Jak ma face rusha, to i tego ucieknie tak naprawdę. Ale może trochę lepiej od Riven. Bardziej to jest takie przejrzyste. Dobra, mam staczkę. Nie widziała, że mam. Hylo to jest jedyna z ofensywnych run, którą nerfa nie dostała też. Na tym E na czogacie ma fajne te combo jest. Hydra ma? Trafić Riven Challenge. Właśnie to mnie wkurza w takim meczach, że to ona decyduje kiedy się bijemy, nigdy nie ja.
Mają Reda i tego, rozpierdzielam teraz. Chciałbym miniony ugryźć, no bo muszę zjeść te miniony. Lepiej szybciej niż później. Nie wiem, co ona robi. Oni na Cho'Gatha nie grali ci chłopie, czy co? Wyjść, stop. No i rejrem się z botkiem przejść, to wtedy. Jak mi pęknie. A nie chcę topa, bo nie mam TP-ka, nie? On ma... Oni chyba w ogóle nie mają, no. Nie, nie da się grać, mam 3 HP zaraz będę mieć. Zjem miniona i cofam next. Jeszcze 3, 2 muszę zjeść, nie? Z potworów, ta. Czyli 4, 2 zjadły. Się znowu zamieniają? Jest giga dobry start dla mnie. Nie pamiętam, jaki dobry start miałem Cho'Gathem, ale też nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem, więc... Jakie w kur... Nie, no nie idę w AP, tutaj tabiki tak siedzą przecież. Mogę wypić ten... jakiś AP w końcu, bo Cho'Gath ma fajne skalowanie. Ma dużo tego skalowania, tego zacznijmy 100, 70, 30, 50 zdrowie i ten. Liderka bije tak na oko, żebym wiedział. 454. Zobaczymy, jest szansa na długą grę, tylko... Imek jakoś nie wkurzył. Nie wiem, czy iść do tej Riven, bo smok stoi. No, póki botka nie ma, to nie wygrywa, nie ma szans. No do mnie z dwóch chłopów musi przejść minimum. Idę. Wygrywam, prajo z midę. Musimy szybko, zanim Relia nas się w nas spierdzieli. A dobra, no smoka możemy zrobić, nie? Jest dwa flesze paliłem, to spaliło. I to. Robimy to czy nie? Co ten Nissin robi? A Reda napierdziela. Dobra, to wywalone mam w dupsko tego smoka. Nie powiem w co ci, w tyłek. Też mógłbym mieć na smoka, ale mam dużo minionków na midzie, tak jak ty Redzika miałeś, no to co? No ze stacka żadnego nie zebrałem, bo nic nie da się macnąć, nic. To jest odwieczny problem Cho'Gatha. Pamiętacie, że Cho'Gatha pod ten? Pod obledzenie? Jaki piękny był, ten Cho'Gath był cudowny pod te obledzenie. Te duszki wylatywały i one-shotowały. Piękne czasy. Dobra, no jest to i to. Nie trzeba się denerwować. Ja mam na flowbanda tylko mam, nie? Z many tata i cdery na drugi już. Ej, no mógłbym się zamienić, ale nie chcę się tego topa, jak mam tak silny jestem. Ma boczka. No to patrzcie, co mi się dzieje z odbytem teraz, jakby nie wskoczy. Znaczy, z Ignite Zerką tak powinienem wygrać. Ona sama chyba nie wskoczy, już tak mi się wydaje. Nie mogę zjeść jeszcze? Ach, łamie. Zniszczono twoją wieżę. Strasznie spowolnili tą grę, to jest dobre dla nich. Dobra, to jest okej, to chciałem tylko. Nie, koleżanko. Znaczy dużo mi zadasz, ale no... Nie szkoda się tej ery? Ile jeszcze mogę zjeść z minionów? Jednego. To może zjeść i cofamy i potem już tylko gryziemy przeciwników.
No nie wiesz, że nie ma, że mam R-kę zaraz, nie? Sojusznik pokonany. Nie do powstrzymania. Gejnul. No czerwone drzewko gram, koleżanko, czerwone drzewko. Ja bym nigdy nie podszedł, to jest logiczne. Nigdy bym nie podszedł bez zerki, no obrażeń by mi zabrakło, no. Więc to nie jest tak, że... Ale musi patrzeć, musicie patrzeć, jak ludzie też grają. To często widać, jak ktoś chce flashnąć, jak idzie w waszą stronę, ale zasięg jest, żeby... Ale jest za daleko od was, żeby coś zrobić. No to wiadomo, że flashnie, żeby jakieś spela rzucić albo coś. To często dużo widać, tylko to z czasem przychodzi, to widzicie. No ale trochę XD jestem czego, ale też jestem speedowany jak świnia, no sorry, jakby to był... Jakiś Z, to by jeszcze nie mogę tych minionów podobijać. Riven tam jest, ale to nie ma nic w lesie do wzięcia. Czy miniona jeszcze jednego zjeść, nie? Dobra, dobra, to jemy szybko. Ja bym się teraz chciał bić, żeby staki zebrać, a to nie będzie takie proste. A chyba nie żyje. Nie wiem czemu tech team tutaj ten Lee Sin znowu dżunglę pewnie robił. Ładnie to jeden zagrał. Ładny kip. O, tyle czasu kupiłem, ale... Tam się to lepiej? Na pewno mogłem coś lepiej zrobić. Cooldownów mi brakuje w tym buildzie. Dostał 1000 golda za mnie, bo chyba byłem tyle warty. A nie, kto mnie zabił. Mogę zobaczyć w sumie Riven. No, myślałem, że szybciej ten bot do nas ratuje. Nawet się starał i tak... Jeśli dominuje... Dużo mi zadaje, patrzę, że mam tabiki, 3k HP, no to sporo dostałem na mordę. O, 2000 obrażeń już. Jedną staczków. Z milionów już mam wszystko, nie? To smoki teraz tylko, czempiony i baron. Jest raz iść na tego topa już w lesie. Znaczy, nie lubię tak mówić, ale no niech idzie na tego topa i farmi po prostu. Coraz bardziej chcecie mieć silniejszego Cho'Gatha na midzie niż Ryza teraz, no sorry, ale taka jest prawda. Oni mercki mają, no. Też prawda, mi do tej maski brakuje, to dużo będzie robiło roboty. A nie jest tak super wygrane i mi się wydaje, że ciężej będzie, bo potem ja będę umierać na... Że ją zabiję, szczerze mówiąc, ale nie. Okej. Okay. Mogę iść do topa, mogę iść, powinien iść. Smoki, nie? Nawet szybko zrobić to, być tego Heralda i chodźmy na tego. Idę, idę, idę. No jest giga silny. Ja pierdziel, jeszcze kopnął tą Rivę? Znaczy tego Gravesa? Czy on, mi się wydaje, że on zdaszował to? Ja bym na smoka szedł, nie gonię już. Właśnie co ja mogę zrobić, żeby szybciej chodzić? No nie ma, Deadman's Plate'a mogę jedynie zrobić. No Deadman's Plate to jest jedyne, co mi do głowy przychodzi. No Lee Sin teraz to Insaka zrobił. To ogólnie tego dwa ostatnie kiki były super. 1500, no to mogę solo zacząć. No niech on czas kupi, chodźmy, powinniśmy to zacząć. Ja odsmajtuję ich. Jeszcze ich tam męczą. No szkoda, że ta Kajsa tam poszła po nic, no ale dobra, już nie będę ich krzyczeć na nich. No szkoda, bym sobie chciał Herstilla farmić, a muszę te obiektywy napierdzielać. 1500, a... Biorę to i idę po maskę. Myślę, to jest problem Hardsteela, że to, jak to, ludzie po prostu nie dadzą tych staków, za ciężko jest zdobyć. A tych czempionach sobie kupują, nie? No i potem wchodzi jakaś Katarina z Hardsteelem i się... Wow, i te staki zdobyła w sekundę, no bo to jest czempion trochę bardziej zbudowany pod to. A nikt nie gra do Hardsteela, no. Ciekawe, co się stanie z tymi itemami, jak oni zapowiedzieli te...
te zmiany. Od razu mogę Zonię zrobić, bo daje armor AP. To jest core, te dwa itemy. Patrz ile AP już daje ten item. 52 już daje, to będzie tylko rosło, bo dostaje HP zerki, dostaje HP... HP zery, HP z hardstilka. Jezus, no wszyscy uciekają jak się pojawi na mapie, też irytuje to cholernie. A ja nie chcę zintować i wlecieć w nich. Żeby staki dostać tylko i wyłącznie. O Jezus Maria, dodge i czogatem challenge. Idę tutaj, bawimy się. Fajnie, że mogę zerkować od razu tą Lux. Nie ma tego, nie może wlecieć. O, teraz zgridowałem, trzeba było zjeść, a nie hardstyle zebrać. Co się z tym Lux stało? Tank by the way. Mogę ją zjeść instantowo. Żeby mi to dał zjeść 1500. No teraz nie mam. No ale Riven zawsze warto wpieprzyć. No ja bym oddał, odszedł. Za dużo HP, za dużo straciliśmy czasu przez to, że tyle HP się odnowiło. No to nice na bocie nie jest. Smok jest ten, o leczniczy smok. 11 staczków. Daj mi do pyszczka. Daj do pyszczka. Nie widzę co się dzieje w ogóle. Mogłem lecieć w sumie, no dobra. A nie kusi go zjeść. Kiedy jest flash? Za godzinę. Ale mi to podadzą zaraz, no nie ma szansy, że oni coś zrobią. Szkoda, że ten bot też tak wygrywa sporo, to Kajsa. Ona nie ma flasha. No Riven jest na splicie teraz, wow. Slow jakiś, cokolwiek, żebym mógł zagrać, cokolwiek. Jezu, jaki golem jada, no. Lee Sin lata po mapie, wszędzie jest. Nie mogę zjeść. A my robimy czy nie? Bo chciałbym wiedzieć. Tak spingowaliśmy to w sumie. A ja cofnę. Ja to wylet. Musiałem dwa wave'y wpieprzyć i się mam full HP z tak ciekawych rzeczy. Ten to się też skaluje z levelami. To potrzebuję CDR-ów. Zrobię tego na Splate, ale muszę CDR-ów trochę dobić jeszcze. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Trochę starałem się spowolnić tą grę, no ale jak weźmiemy Barona i Sol nadchodzi, to aż tak nie spowolnił. Dobrze, że się nie poddają, bo to jest szansa to wygrać. To mi się nie podoba trochę, ale ma R-kę taka jest. O, zdożywała. Duskblade blind. Teraz nie wziąłem staczkę też. Właśnie teraz podchodzę i... Nie, ten hardstick powinien się szybciej ładować jak komuś na mordzie stoicie, takie jest moje zdanie. Daj staczka Irelia. Mogę cofnąć po zonie. A nie, bo stopacza nie mam, no ja tak. Ile zadaje? 1600. Jesteś tam bije z czymś.
jeszcze Sorakę do tego. No dajcie mi Hearthsteela! Żadnego staka nie dostanę teraz, no. Wkurza mnie to, co się tyle ładuje. Powinno być jakieś skalowanie. Rozumiem na początku gry, żeby te staki jeszcze tak sekundy ich nie dostawać, ale potem to powinno jeszcze częściej, szybciej to powinno dodać. No ciężko mi to będzie wygrać. Jak ja kupię zdolnie, to ja mogę tyle tankować. Mogę tak greedy grać. Ale jak bym chciał ich zniszczyć, to kupuję po prostu Frozen Hertha i oni już nic nie mogą zrobić, naprawdę. Kto mnie ma zabić? Ta Litty MF-ka? Fakt, że jest Black Cleaver, jest Sunderer, ale tak czy siak. No jakbym był świnią, to tutaj robisz Tormail ten, nie? I antykryty mogę zrobić, bo mają dwa source. Tormail Randoin na przykład, coś takiego robię. Ja po prostu stoję im na mordzie. Nie mogą mnie zignorować, bo biję dużo. Ale wielki Cho'Gath'sen. 12 staków to nie jest mało. Bo tych z Hearthsteela jest 12 też. Dobra, gramy pod limit testing, walone jajca. Chodźcie tutaj. Zaś w drugą stronę uciekałem, ale idę też. No, taka jest jak solo rozbiję. Dobra, idę naokoło tej Lux, tyłeczek jej zjeść. Miam. Am, jesteś tu pani Lux, za wieżą? A se zjadłem. No Lee Sin też trochę dobrze gra, no i musi grać dobrze, bo jakby tak, nie, tak się nie sfidało, to by useless się zaczynał teraz robić. A teraz itemy go jeszcze będą karowały. Lee Sin odpada trochę. To się wszystko trochę twardsze zrobi. O Jezus. Panie, że jak na pół HP-em, nie? Podoba wam się to? 1200. Ale obrzydliwa gra. No. W trzech melaków AD Cho'Gathikiem takim zagrał. Jakby to w Malphite był, to by jeszcze szybciej się ta gra skończyła. Malphite by to samo zrobił, tylko że po prostu armorkiem.